Dzień dobry. Dzień życia Ogrodnika Amatora. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na film z krótkiej serii o chorobach pomidorów. O chorobach najbardziej popularnych. Między innymi szara pleśń, zaraza ziemniaka, antarknoza pomidora i jeszcze inne. Sucha zgnilizna wierzchołkowa, choć to nie choroba jako taką tylko choroba niedoborowa. Ale chciałem Was zaprosić na taką krótką serię filmów. Postaram się wam nagrywać codziennie jeden odcinek o danej chorobie. Będzie troszeczkę się powtarzał ten początek, który właśnie teraz mówię, ale jeśli ktoś by zobaczył nie po kolei tę serię, czyli na przykład od drugiego, trzeciego odcinka, to warto, żeby też usłyszał, że są różne choroby. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do tego odcinka. Dzisiaj będzie filmik, może nie o takiej konkretnej chorobie grzybowej czy bakteryjnej. Tylko o chorobie niedoborowej, czyli fizjologicznej. Dzisiejszy odcinek o czarnych plamach na wierzchołkach pomidorów nazywa się to sucha zgnilizna wierzchołkowa. Trudno jest to pomylić z inną chorobą czy z innym niedoborem, ponieważ widoczne plamy są usytuowane tylko i wyłącznie na wierzchołkach. Nie ma innych zmian na pomidorze, nie ma innych zmian na liściach, nie ma innych zmian na łodygach tylko właśnie na wierzchołkach owoców. Ta plama jest koloru ciemnobrązowego. I tak jak w moim przypadku jest tylko na kilku owocach, jednej odmiany. Mimo tego, że ten krzak, ta odmiana, ten pomidor rośnie pośród innych krzaków, to na innych nie mam tej suchej zgnilizny wierzchołkowej, a na tym jednym jest. Jest to odmiana Oxheart. W taki sposób ta roślina pokazuje brak wapnia, albo za mało było w glebie kiedy przygotowywaliśmy ziemię, glebę tutaj akurat w szklarni, albo nie został on przyswojony ten wapń przez roślinę, chociaż w glebie on się znajdował. Jeśli jest za mało wapnia, to w sytuacji takiej, kiedy już mamy te krzaki, to jedynym rozwiązaniem, według mnie, to jest opryskanie nawozem dolistnym. I można to zrobić na przykład wapnowitem turbo albo saletrą wapniową. Ja na przykład stosuję taki wapnowid turbo i stosuję go 6 ml, rozmieszam w 2 litrach wody i dokonuję oprysku i owoców i łodyg tych wszystkich pędów i liści. Taki zabieg należy powtórzyć kilka razy, około 3-4. Ja to będę robił w odstępach kilkudniowych, może około tygodnia. Jeśli z kolei wiecie, że dostarczyliście wapń do gleby, a mimo wszystko akurat pojawił się brak tego wapnia w roślinie, to może to być związane również z niedoborem wody, który powoduje zaburzenie związane z transportem wapnia, ale też nie tylko, bo innych pierwiastków również. Ale uważajcie, bo niedobór wapnia w roślinie może być spowodowany również przelaniem, czyli zbyt częstym podlewaniem i wypłukaniem wapnia do głębszych warstw ziemi, gleby i w ogóle poza teren, w którym rośnie ten pomidor, i też mógł nie pobrać tego wapnia, bo go po prostu już nie było, bo go wypłukaliście. Trzeba podchodzić do tego umiarkowanie. Pomidory uprawiane pod chmurką, czyli nie w tunelu, mogą też mieć takie plamy, czyli tą suchą gniznę wierzchołkową, a szczególnie może to być związane z częstymi opadami deszczu. No w tym roku mamy dość sucho, ale gdyby tak ciągle padało, to ten też ten wapń, który był zawarty w glebie, mógł zostać wypłukany. No i wtedy też jedyne rozwiązanie to jest nawożenie dolistne poprzez oprysk. Takie nieprzyjmowanie przez roślinę wapnia może być też spowodowane na przykład przenawożeniem azotem. Tylko też trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli taki niedobór tego wapnia, czyli ta sucha zgnizna wierzchołkowa, dotyczy kilku pomidorów na jednym krzaku, na jednej odmianie na przykład, a rosną wszystkie obok siebie, no więc wniosek taki, jak mogło dojść do przenawożenia azotem, jeśli pomidory rosną jeden obok drugiego. Może też to być taka cecha tej odmiany pomidora, że on potrzebuje więcej wapnia albo inaczej go przyswaja, chociaż w glebie by się znajdował, inne przyswajają, nie pokazują, a ta jedna odmiana nam pokazuje. Wielu z Was pisało do mnie kiedyś, bo takie filmiki również o tej suchej zgniźnie wierzchokowej były już na moim kanale i w tamtym roku i dwa lata temu. Ja teraz znowu przypominam o takim niedoborze właśnie tego wapnia, i pytaliście mnie w komentarzach wtedy. Czy takie owoce można jeść? Czy taka choroba niedoborowa, akurat ta sucha zgnizna, może przenosić się na inne rośliny? I otóż tłumaczę, to jest choroba niedoborowa, a nie jest zakaźna, zaraźna, nic nie będzie przenosiło się na inne krzaki, inne rośliny. Ale ważne jest tutaj i trzeba o tym powiedzieć, żeby tych owoców z taką plamą nie zrywać. Otóż dlatego, że jeśli zerwiemy. Tutaj tego pomidora z tą plamą, to ten, te plamy, ten niedobór owo wapnia pojawi się na nowych owocach. Dlatego, że jeśli zaczniemy obrywać te owoce, to roślina zacznie wydawać dość szybko, intensywnie następne owoce, bo tak jest zaprogramowana na wydawanie owoców. I na tych owocach również ten brak wapnia może się uwidocznić właśnie tymi plamami. Więc zostawcie te pomidory na krzaku, niech one sobie dalej rosną, zlikwidujcie przyczynę. Jeśli możecie, to właśnie przez, przez oprysk nawozem dolistnym, żeby dostarczyć ten wapń do tej rośliny, i dopiero później, kiedy wyeliminujecie ten niedobór, uzupełnicie, to wtedy możecie ewentualnie, jeśli nie chcecie tych owoców zjeść, bo zaraz o tym powiem, to możecie wtedy poobrywać, bo na następnych owocach nie powinno się wtedy pojawiać, a wtedy nie będziecie tracić energii. Ta roślina nie będzie tracić energii, żeby te owoce jeszcze powiększać. Ale teraz powiem. Że spokojnie, według mnie, możecie te owoce zjadać. Możecie poczekać, aż one dojrzeją. Może brzydko wygląda ta plama naprawdę nieapetycznie, ale możecie poczekać, aż one dojrzeją, zerwać, odkroić tą część i tego pomidora zjeść. Ale niektórzy uważają, że nie można. Ja tylko mówię o swojej wiedzy, swojej, swojej informacji, swoim doświadczeniu, jakimkolwiek. Nie widzę tutaj. Sytuacji, żeby taki pomidor mógł wam zaszkodzić. Bo tutaj tylko po prostu pokazała roślina, że nie ma za dużo, że nie ma wystarczającej ilości wapnia. Ten film o suchej zgniźnie wierzchołkowej, o ciemnych plamach na wierzchołku owocu pomidora jest w serii o chorobach. Jako trzeci wyświetlany, zachęcam do zobaczenia pierwszego i drugiego. O na przykład szarej pleśni czy o innych chorobach. Również następne odcinki tej krótkiej serii o chorobach pomidorów będą omawiały inne choroby, jak również najgorszą chorobę dla pomidorów, czyli zarazę ziemniaka. Jeśli jesteście ciekawi, to oglądajcie, a jeśli uważacie, że ten materiał jest pożyteczny, to udostępniajcie go w mediach społecznościowych na własnych profilach, bo wtedy może dotrzeć do większej ilości ludzi, większej ilości amatorów, ogrodników, którzy. Borykają się z problemami, bo dopiero zaczęli uprawiać, i nie wiedzą, co to jest, mogą się martwić, I wtedy kiedy, mogą, kiedy, i wtedy, kiedy zobaczą taki filmik, może się uspokoją i będą mogli dalej spokojnie uprawiać pomidory bez żadnego stresu, bez wyrywania może krzaków czy obcinania y, tych pomidorów. To wszystko w tym filmiku. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.